tłumaczenie i wyjaśnienie do poprzedniego filmika, gdyż się od razu rozgorzała, rozszalała dyskusja, do czego ja namawiam panów. Panowie, ja was namawiam, że jeżeli chcesz zdobyć, zwiększyć swoją wartość, to możesz to zrobić na dwa sposoby. Albo poprzez zaopiekowanie się kopciuszkiem i wtedy twoja wartość rośnie w oczach innych, lub w inny sposób może twoja wartość wzrosnąć w ten sposób, że zaopiekujesz się kontem bankowym milionerki i wtedy twoja wartość, twoje konto bankowe też wzrośnie dzięki milionom przelanym z konta milionerki. W jednym i w drugim przypadku twoja wartość wzrasta, albo twoja, albo twojego konta, ale w ogólnym rozrachunku to i tak twoja wartość wzrośnie. Natomiast nie licz na to, że jednocześnie, jeżeli się zaopiekujesz kontem bankowym milionerki, mającej dużo więcej innych wartości nazbieranych przez lata życia, to że koledzy będą mówili, o jaki jesteś fajny, tylko będą mówili, że jesteś utrzymankiem. Tak będą mówili o tobie, ale twoja wartość i tak będzie rosła, pomnożona przez konto bankowe. Teraz w drugą stronę, drogie panie, uwaga, jeżeli wy zbieracie swoje doświadczenia życiowe, zbieracie swoje pieniążki w banku, zbieracie majątki, nieruchomości i ruchomości, to i tytuły naukowe, to wasza wartość rośnie, natomiast panowie nie są podziwiani za to, że zajęli się kobietą o bardzo dużej wartości handlowej, a nie rynkowej, jeżeli mamy na myśli rynek matrymonialny. O, i to tak krótkie wytłumaczenie, żeby było jasne, co chciałem powiedzieć. To znaczy, jeżeli się opiekujesz, to jesteś bardzo dobrze postrzegany. Jeżeli się opiekujesz, jeżeli natomiast niezależnie, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, jesteś dobrze postrzegany, że się opiekujesz. Natomiast jeżeli ty na tej opiece zyskujesz, to wtedy tracisz w oczach, w cudzych oczach. Chyba tyle. Jasne, jasne. Okej.